Polonia 24, Klaudia Carlos. Witam Państwa, zapraszam o to, co dziś w programie. Trwa ewakuacja Polaków z Izraela. Bardzo się cieszymy, jesteśmy wdzięczni, że tak się to udało zorganizować, chociaż na pewno to nie było łatwe. Zmiany w polskiej armii. Gotowi są w trudnych momentach brać na siebie odpowiedzialność. Przygotowania do wyborów na świecie. Dzisiaj jest ostatni dzień, kiedy polscy obywatele za granicą mogą rejestrować się. Ponad połowa Polaków, którzy potrzebowali pomocy, jest już bezpieczna. To około 800 osób zostali ewakuowani z Izraela do Polski. Rząd nie wyklucza, że niebawem podobnego wsparcia udzieli także państwom sojuszniczym. O drodze z serca konfliktu do serca ojczyzny Przemysław Toczek. Wspominają moment ataku, dramatyczne relacje z perspektywy tych Polaków, którzy wciąż są w Izraelu. Zaraz na końcu mojej ulicy wybucha rakieta. I tych, których udało się wydostać z piekła konfliktu. Było dużo strachu, było dużo obaw, czy wrócimy, kiedy wrócimy. Ta grupa pielgrzymów pierwsze wybuchy usłyszała na Górze Oliwnej w Jerozolimie. Kiedy wróciliśmy na nocek do Betlejem, to dowiedzieliśmy się, że naprawdę jest wojna. Transport w trudnych i niebezpiecznych warunkach, tak wyglądała ewakuacja naszych rodaków z Izraela. Faktem jest, że lądowanie statków powietrznych w pierwszej fazie operacji odbywało się w trakcie prowadzenia ostrzału lotniska Ben Guriona. O pomoc w sprowadzeniu swoich obywateli Polskę poprosiły inne kraje, Litwa oraz Chorwacja. My na to przystajemy, to jest zupełnie zrozumiałe, będziemy zabierali tych obywateli. Rząd zapowiada wsparcie dla turystów i pielgrzymów, którzy zaplanowali i opłacili wyjazd do Izraela. Mają otrzymać zwrot pieniędzy. Miło było Was poznać. Choć dziś największą wartość ma bezpieczny powrót do domu i spotkanie z bliskimi. Przemysław Toczek, Polonia 24. Armia odzyskała pełną kontrolę nad terenami zaatakowanymi przez Hamas, informuje rzecznik izraelskich sił zbrojnych. Przy granicy ze Strefą Gazy stacjonuje już ponad 100 tysięcy żołnierzy. Setki rezerwistów wracają specjalnymi samolotami z Europy do Izraela. Rząd chce powołać pod broń 300 tysięcy ludzi. To największa mobilizacja w historii kraju prowadzona w tak krótkim czasie. O szczegółach Dariusz Begiej. To także jedna z największych w historii operacji lotniczych wymierzonych w Hamas. Tylko minionej nocy siły izraelskie zaatakowały ponad 200 celów. To, co zrobimy naszym wrogom w nadchodzących dniach, będzie echem dla ich kolejnych pokoleń. Hamas grozi, że za każdy niezapowiedziany atak bombowy będzie zabijać jednego zakładnika. Według strony palestyńskiej w izraelskich nalotach zginęło już prawie 800 osób. Jednocześnie armia uszczelnia barierę odgradzającą Izrael od Strefy Gazy. Stworzyliśmy żelazną ścianę czołgów, helikopterów i samolotów. Każdy, kto się zbliży, zostanie zabity. Strefa Gazy jest odcięta od świata. Izrael blokuje dostawy żywności, wody, prądu i paliwa. ONZ alarmuje. Międzynarodowe prawo humanitarne zakazuje przeprowadzania oblężeń, które zagrażają życiu ludności cywilnej poprzez pozbawienie jej dóbr niezbędnych do przetrwania. Pomoc finansową dla Palestyny zamroziła Unia Europejska. Wstrzymane będą programy rozwojowe, ale nie pomoc humanitarna. Pomoc humanitarna nigdy nie jest przekazywana za pośrednictwem rządów. Zawsze przechodzi przez organizacje międzynarodowe, pozarządowe lub agendy ONZ. O sytuacji w Izraelu rozmawiali dziś ministrowie dyplomacji państw unijnych. I o sytuacji w Izraelu w rozmowie Polonii 24 gościem będzie Witold Mędykowski, historyk mieszkający w Izraelu. Zapraszam. Zmiany na najważniejszych stanowiskach w polskiej armii. Nowym szefem Sztabu Generalnego Wojska Polskiego został generał Wiesław Kukuła. Z kolei stanowisko dowódcy operacyjnego rodzajów sił zbrojnych objął generał Maciej Klisz. Ich poprzednicy podali się do dymisji. Wzięcie na siebie odpowiedzialności za prowadzenie dzisiaj akcji realizowanych przez Wojsko Polskie, za wykonywanie zadań, które są tak potrzebne dla bezpieczeństwa Rzeczypospolitej i dla bezpieczeństwa obywateli,
zasługuje na wielki szacunek. Nominowani dziś dowódcy zastąpili swoich poprzedników, generała Rajmunda Andrzejczaka oraz generała Tomasza Piotrowskiego. Izrael zaatakowała organizacja terrorystyczna, a Ukrainę państwo terrorystyczne, mówi prezydent Wołodymyr Zełenski i apeluje do Zachodu o zjednoczenie w obliczu obu wojen. Ambasador Stanów Zjednoczonych przy NATO zapewnia, że wzmocnienie wsparcia dla Izraela nie wpłynie na kontynuowanie pomocy wojskowej dla Kijowa. Zełenski odwiedził dziś po raz pierwszy od wybuchu wojny Bukareszt. W Rumunii szkoleni będą ukraińscy piloci myśliwców F-16. Będą też dobre wieści dotyczące artylerii i obrony powietrznej. Jestem za nie bardzo wdzięczny. Prezydent Rumunii zobowiązał się do wsparcia Ukrainy w eksporcie zboża, także z wykorzystaniem korytarza na Morzu Czarnym. Wszyscy, którzy mamy dostęp do Morza Czarnego, powinniśmy być w stanie korzystać z niego tak, jak zapisano w traktatach międzynarodowych. Zełenski miał wystąpić w rumuńskim parlamencie. Jego przemówienie zostało jednak odwołane ze względu na możliwe protesty posłów o prorosyjskich sympatiach. We wsi Groza w obwodzie charkowskim odbywają się pogrzeby ofiar ataku terrorystycznego na sklep i kawiarnię. Zginęły w nim 53 osoby, między innymi wolontariuszka Polskiej Akcji Humanitarnej. Kawiarnia runęła jak domek z kart. Natychmiast zacząłem pomagać w wyciąganiu ludzi. Odnalazłem tatę, ale mojej mamy i babci nigdy nie rozpoznano. W oddalonej o 30 km od linii frontu Grozie mieszka 300 osób. Dziś nie ma tu domu nieokrytego żałobą. Oglądają Państwo Polonię 24. Oto co jeszcze w programie. Trzęsienie ziemi na Słowacji. Wstrząsy były odczuwane także w Polsce. Szafkami ze szkłem zaczęła chodzić cała. Otwarcie Instytutu Kuklińskiego w Nowym Jorku. Rolą Instytutu jest edukowanie o sojuszu polsko-amerykańskim. To ostatni dzwonek, by móc głosować naszym rodakom za granicą. Przypominamy, że o północy czasu polskiego mija termin składania wniosków o ujęcie w spisie wyborców. Dzięki takiej rejestracji Polacy niemal na całym świecie będą mogli wybrać przedstawicieli do polskiego Sejmu i Senatu. Mateusz Strama. Choć do wyborów jeszcze kilka dni, już padają pierwsze rekordy. 417 obwodowych komisji wyborczych za granicą, najwięcej w historii. Szacuje się, że udział w wyborach weźmie 3 razy więcej polskich obywateli za granicą niż dotychczas. Pójście do tych wyborów jest dla nas obowiązkiem. Obowiązkiem każdego, kto żyje w ustroju demokratycznym. Żeby móc głosować poza Polską, wystarczy zarejestrować się na stronie ewybory.msz.gov.pl. Dzisiaj jest ostatni dzień, kiedy polscy obywatele za granicą mogą rejestrować się. Termin upływa o północy czasu polskiego. W zapisach pomóc może poradnik wyborczy TVP Polonia. Każdy głos się liczy. Z danych MSZ wynika, że najwięcej Polaków gotowych do głosowania jest w Wielkiej Brytanii. Właśnie tam utworzono 77 okręgów wyborczych. Mieszkam w Londynie od wielu lat, jednak zawsze staram się oddać swój głos w dniu wyborów, czy parlamentarnych, czy prezydenckich. Chęć oddania głosu zadeklarowali również nasi rodacy w Senegalu czy w Etiopii. Wybory już 15 października. Mateusz Strama, Polonia 24. Propagandowa akcja wymierzona w Polskę. Mińsk tworzy nową audycję w Międzynarodowym Radiu należącym do państwowego koncernu. Wabi antysystemowców, manipuluje i oskarża Warszawę o wrogość. To białoruskie kłamstwa pod szyldem medialnego projektu. Pro-putinowską propagandę. Piotr Piotrowski, jeden z komentatorów białoruskiego programu Myśli o Polsce, postać, którą łatwo przejrzeć. 10 lat temu jeszcze był jednym z uczestników takiego kółka neopogańskiego, neofaszystowskiego, który się nazywał Ośrodek Cytadela. Międzynarodowe Radio Białoruś to przede wszystkim teatr jednego aktora, dyktatora Aleksandra Łukaszenki. Oto jakie tematy chce opisywać redaktor naczelny rozgłośni. O tym, jak manipulowana jest świadomość społeczna w wyborach parlamentarnych, o porażce partii rządzącej w Polsce w gospodarce, polityce i sferze społecznej. Białoruskie audycje coraz częściej skupiają się właśnie na Polsce. Dostali pieniądze specjalne na realizację jakichś programów propagandy skierowanej w kierunku Polski.
Polski, która wciąż walczy o bezpieczeństwo własnych granic. Tylko wczoraj z Białorusi na terytorium Rzeczpospolitej próbowało przedostać się niemal 70 migrantów. W Straż Graniczną rzucali płonącymi przedmiotami. Na Słowacji odnotowano najsilniejsze trzęsienie ziemi od 80 lat o magnitudzie 5 stopni w skali Richtera. Wstrząsy odczuło ponad 6 milionów osób w 4 krajach, w tym w Polsce. Służby interweniowały na Śląsku, Podkarpaciu i Małopolsce. Wszystko trwało kilkanaście sekund. Teraz jest obawa, czy się nie powtórzy. Trzęsienie ziemi na Słowacji było odczuwalne na południu Polski, między innymi w Tarnowie. Szafkami ze szkłem zaczęła chodzić cała. U córki z tej strony od północy całe okno aż chodziło, łącznie z podłogą, tak jakby blok się trząsł. Strażacy interweniowali 16 razy na Podkarpaciu i w Małopolsce. Nie stwierdziliśmy zagrożeń w tych budynkach, z których dotyczyło zgłoszenia. Sprawdzamy te budynki. Dodatkowo jeszcze pogotowie gazowe sprawdza szyby, kanały pod względem nieszczelności gazowej. Terytorium Polski nie należy do tak zwanych obszarów sejsmicznych. Trzęsienia ziemi w naszym kraju występują sporadycznie i są dość słabe. Ostatnie większe odczuliśmy w 2004 roku. U nas takim rejonem w tej części południowej, w stronę jakby Małopolski, to najbardziej aktywnym to jest Podhale, ale też południe Polski w stronę Sudetów. Gdy znajdziemy się na obszarze dotkniętym trzęsieniem ziemi, należy położyć się i zakryć głowę rękami. Należy też unikać wind i jeśli jest to możliwe, nie wychodzić na zewnątrz. Po zakończeniu wstrząsu warto wyłączyć wodę, prąd i gaz. Instalacje mogą być nieszczelne. Instytut generała Kuklińskiego rozpoczął swoją działalność w Nowym Jorku. Do jego zadań będzie należało wzmacnianie relacji polsko-amerykańskich oraz podtrzymywanie pamięci o generale Kuklińskim i jego dokonaniach. Ryszard Kukliński w latach 70. dostarczał amerykańskiemu wywiadowi informacje o strategicznych planach Związku Sowieckiego i Układu Warszawskiego. O jego działaniach przypominać ma otwarty w Nowym Jorku Instytut Generała Kuklińskiego. Rolą Instytutu jest edukowanie o sojuszu polsko-amerykańskim, o tym, że kiedy Polska i Stany Zjednoczone współpracują, totalitaryzmy są zatrzymywane w Europie i rozwija się demokracja. Kiedy Polska i Stany Zjednoczone nie współpracują, imperializm rosyjski od razu idzie naprzód. Przekaz ten trafić ma w szczególności do młodego amerykańskiego pokolenia. Kukliński może stać się postacią, przez której pryzmat można opowiedzieć historię Polski. Siedzibą Instytutu jest Dom Weterana Polskiego na Manhattanie. Tam się mieści muzeum, które ma eksponaty przede wszystkim z okresu czynu zbrojnego Polonii Amerykańskiej, z okresu Armii Błękitnej, ale również z okresu II wojny światowej. W 1984 roku generał Kukliński został skazany przez sąd wojskowy PRL na karę śmierci za dezercję i zdradę państwa. Został uniewinniony w 1997 roku. A teraz przenosimy się do Kalisza. Wybitny podróżnik Stefan Scholz-Rogoziński spoczął na ojczystej ziemi. Był pierwszym polskim afrykanistą i badaczem kultury Kamerunu. Jego szczątki zostały sprowadzone z Paryża. Jest nazywany polskim Indianą Jonesem. W wieku 21 lat Stefan Scholz-Rogoziński był organizatorem pierwszej polskiej wyprawy naukowej do Afryki. Stefan Scholz-Rogoziński urodził się w Kaliszu, żył pod zaborem rosyjskim w polsko-niemieckiej rodzinie i wybrał polskość. Pokochał Polskę, poczuł się Polakiem, spolszczył swoje nazwisko. Jego pierwsza ekspedycja trwała 3 lata. Zdobył szczyt Kamerunu i odkrył Jezioro Słoniowe. Spisał słownik języka Bakwiri lokalnego, zebrał bardzo wiele obiektów etnograficznych, zoologicznych. Tydzień temu delegacja rządowa sprowadziła szczątki z Paryża do Polski. Na cmentarzu ewangelicko-augsburskim w Kaliszu odbyła się uroczystość ponownego pochówku szczątków. Prochy podróżnika spoczęły w grobowcu rodzinnym. Zginął jego młodszy brat, pochował go w Paryżu i opłacił ten grób, ale na jakby nie do końca świata. Po uroczystości na Uniwersytecie Kaliskim odbyła się konferencja historyczna poświęcona dokonaniom podróżnika. Ten gest francuskiej Polonii jest dowodem wdzięczności dla polskich żołnierzy. W kościele polskim w niebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Paryżu odbyła się msza święta w intencji obrońców polskich granic. Inicjatorem było Stowarzyszenie Obrońców Krzyża. Murem za polskim mundurem stają również Polacy poza granicami naszego państwa. Nasi żołnierze bronią granic
Mundur jest dla nas rzeczą świętym. Oni bronią naszej ojczyzny. My jesteśmy z daleka od ojczyzny, ale ojczyzna cały czas jest w naszych sercach. Uroczystości na Concorde w Paryżu to wyjątkowy dowód solidarności Polonii z polskimi żołnierzami, co podkreślał też prezydent Andrzej Duda w nadesłanym do francuskiej Polonii liście. Wasze wsparcie jest niezwykle ważne dla naszych żołnierzy, ich rodzin i całego Wojska Polskiego. Wyrazem wspólnoty i łączenia się z polskimi żołnierzami oprócz mszy świętej były również patriotyczne pieśni w wykonaniu chóru Piast. Na ekrany polskich kin wchodzi najnowsza koprodukcja TVP Figurant. To opowieść o funkcjonariuszu Służby Bezpieczeństwa, który przez ponad 20 lat inwigilował Karola Wojtyłę. Patrycja Hacia. Sidła zastawiane przez komunistyczne władze na wielkiego Polaka i upadek systemu PRL to scenariusz najnowszej produkcji filmowej Figurant, którego główny bohater zajmuje się inwigilacją. Nagrywa, fotografuje, notuje, a przede wszystkim jest skupiony na biskupie Wojtyle, bo dostał takie zadanie, żeby go śledzić. W tytułowej roli Mateusz Więcławek. Na ekranie partnerują mu między innymi Marianna Zydek i Zuzanna Lit. Najgłębszym spotkaniem były dla mnie sceny w piwnicy pod Baranami, bo ja miałam wrażenie, że tam się odbywa coś poza logiką, tam się odbywa jakieś misterium. Film na ekranach polskich kin zobaczyć będzie można 20 października. Patrycja Hacia, Polonia 24. Pod wodzą nowego selekcjonera i bez kontuzjowanego Roberta Lewandowskiego piłkarze reprezentacji Polski przygotowują się do październikowych spotkań w ramach eliminacji Mistrzostw Europy z Wyspami Owczymi oraz Mołdawią. O szczegółach Konrad Reluga. Nowy selekcjoner walkę o awans na Euro zaczyna bez najlepszego strzelca w historii reprezentacji Polski, Roberta Lewandowskiego. Rozmawialiśmy po jego kontuzji, która jest i na pewno dla niego ważne jest teraz rehabilitacja i to co jest, a na pewno duchem będzie wspierał ten zespół i będzie im pomagał. Pod nieobecność lewego opaskę kapitana włoży Piotr Zieliński. Cieszę się z tego, że trener dał mi to zaufanie, to wyróżnienie i będę chciał je spełnić jak najlepiej. Po 5 z 8 rozegranych spotkań Polacy zajmują 4. miejsce w tabeli grupy E. By przedłużyć matematyczne szanse na bezpośredni awans na Mistrzostwa Europy, w czwartek muszą pokonać Wyspy Owcze, a w niedzielę Mołdawię. Na boisko wychodzi 11 zawodników i każdy musi wziąć odpowiedzialność za siebie, za drużynę, a nie tylko wybieramy jednego, który ma tak naprawdę brać odpowiedzialność. Piłkarze na Wyspy Owcze wylecą jutro, ponad godzinę wcześniej niż planowano. Wszystko przez prognozowane trudne warunki atmosferyczne. Jeszcze jedna informacja sportowa. W Lublinie odbyła się pierwsza w historii gala Polonika Boxing Night. Na ringu zaprezentowali się zawodnicy polskiego pochodzenia z różnych zakątków świata. Ring wolny! Taka szansa nie zdarza się często. Polonijni pięściarze zaprezentowali bokserski kunszt szerszej publiczności. Pierwszy raz w historii Polski gala z 4 pasami mistrzowskimi. Pierwszy raz gala w historii Polski z 4 pasami WBC. Gale inspirowała pasja Polaków w kraju i za granicą do sportów walki. Dlaczego nie zrobić gale dla amatorów z całej Polonii, z całego świata, z całej zagranicy, ze wszystkich Polaków? Przecież mamy tyle talentów. Jest nas 60 milionów, a wśród tych 60 milionów jest mnóstwo utalentowanych sportowców. I między innymi też bokserów, pięściarzy, którzy trenują, którzy bardzo często nie mają możliwości otrzymania szansy. W karcie walk 7 pojedynków, zarówno amatorskich, jak i zawodowych. To jest cenna inicjatywa właśnie dlatego, że to integruje środowisko polonijne tutaj z nami, Polakami mieszkającymi w kraju, poprzez sport. A my jesteśmy dumni z dokonań naszych rodaków za granicą. Tych w polskim boksie nie brakowało, zwłaszcza w przeszłości. Bokserscy mistrzowie z Nadwisły często żyli i trenowali poza granicami Polski. Doktor habilitowany Witold Mędykowski, historyk mieszkający w Izraelu, jest gościem Polonii 24. Dobry wieczór, witam pana serdecznie. Dobry wieczór, witam serdecznie. No chciałabym zapytać o ten początek. Gdzie pan był w momencie ataku i czy w tej chwili jest pan bezpieczny? Gdzie pan jest w tej chwili? W tej chwili jestem w domu w Modin. To jest miasto pomiędzy Jerozolimą a Tel Awiwem. A w momencie ataku też w tym samym miejscu pan był? Tak. To proszę powiedzieć, jaka sytuacja jest w tej chwili w Izraelu, tam gdzie pan przebywa oczywiście. Czy jest dostęp do wody, do żywności? Jak państwo w tej chwili żyjecie?
Tak, jest oczywiście dostęp do wszystkiego. Oczywiście sytuacja jest trudna pod takim względem, że ten atak był wielkim przeżyciem, wielką traumą, wielkim szokiem dla społeczeństwa i oczywiście to wpływa na nas wszystkich. Wielka trauma, szok, to proszę powiedzieć, czy są rozmowy, są dyskusje na ten temat? Jaki był cel tego ataku? No właśnie, trudno powiedzieć, ponieważ ten atak był... nie był niczym sprowokowany. To był atak terrorystyczny, przeprowadzony w sposób bardzo skoordynowany w dniu świątecznym, w sobotę rano, w szabat o 6:30. I zaczęło się od tego, że od ostrzału właściwie rakietowego, co spowodowało, że są uruchamiane syreny alarmowe i ludzie starają się ukryć w schronach. Ale okazało się, że to było tylko taką przykrywką do rzeczywistego ataku, który odbył się w nieco inny sposób. W około 20 miejscach przecięto właściwie ogrodzenie ze Strefą Gazy i silne grupy komandosów palestyńskich po prostu wjechały na pick-upach i motocyklach w sposób skoordynowany do około 20 miejscowości izraelskich. Ponadto były atakowane bazy wojskowe, kilka baz wojskowych wokół Gazy i właściwie to, że z jednej strony był atak rakietowy, spowodowało, że wielu żołnierzy starało się schronić. Chyba nikt nie przewidział, że odbędzie się taki właśnie atak innego rodzaju, lądowy. Po prostu inwazja na terytorium Izraela i okupowanie kilkunastu miejscowości. O tym pełnym zaskoczeniu oczywiście mówi się w wielu aspektach o pracy kontrwywiadu, ale proszę powiedzieć, jakie były i są w tej chwili apele od państwa. Jak państwo komunikuje się, służby państwowe, jak komunikują się z mieszkańcami Izraela? Początkowo były z tym duże problemy i właściwie większość informacji otrzymujemy za pomocą telewizji. To zajęło kilka godzin, zanim jako tako zaczęły funkcjonować inne służby. Oczywiście mówię o tym, co wiemy ze środków masowego przekazu, ale po prostu przynajmniej na początku te służby państwowe nie funkcjonowały najlepiej, zwłaszcza, że to był dzień świąteczny, koniec świąt, serii świąt żydowskich i to spowodowało takie trochę rozluźnienie atmosfery i w ogóle myślę, że po prostu nie było pod względem konceptualnym przewidziane, że dojdzie do takiego właśnie ataku. Czyli pełne zaskoczenie, emocje, konsekwencje tego, jak teraz, jakie scenariusze, jakie są przewidywania? Proszę o krótką odpowiedź. Jeżeli chodzi o to, co nastąpi w najbliższych dniach, to sądzę, że nastąpi wkroczenie wojsk izraelskich na terytorium Gazy i przynajmniej tak jest deklarowane, że nastąpi zniszczenie struktury Hamasu, ponieważ państwo Izrael nie może sobie pozwolić na istnienie tak silnych formacji wojskowych właśnie na swojej dziękuję. Granicy. Doktor habilitowany Witold Mędykowski, historyk mieszkający w Izraelu, był gościem Polonii 24. Dziękuję serdecznie. Dziękuję to wszystko, bardzo. Co przygotowaliśmy dla państwa. Wracamy jutro o stałej porze. Zapraszam. Do zobaczenia.